witamy serdecznie w kolejnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego, podcastu, jak i wideobloga. Witaj serdecznie, Patryku. Witaj, Darku. Trzymajcie się ze mną, bo Darkowi dzisiaj coś nie idzie. Tak, przed chwilą, jak nagrywaliśmy wstęp, to nagrałem do naszego innego wideobloga. Kiedyś to połączymy audycję. Dzisiaj mamy na tapecie Zacka Snydera. Można powiedzieć pana, który ostatnio nie schodzi z afiszu, bo jak wiemy, w marcu ukazała się jego 4-godzinna Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, najdłuższy, jeśli chodzi o ten gatunek film w historii, bo ten sprzed 4 lat to katastrofa, według nie tylko jego. Patryku, czy chodziło tutaj o pełnię kontroli nad dziełem, czy rzeczywiście to takie fenomenalne, można powiedzieć, fenomenalny kontrakt, który Netflix sobie zapewnił, żeby ze swojej stajni mieć pana Snydera? Ale mówisz o tym filmie, czy o tym Director's Cut? No o tym, bo tamten dla HBO był. Oj, i skucha na początku, a tak miało być wszystko przygotowane. Karteczki rozpisane. I już się zaczyna. Powiem tak, co ciekawe, zapytany a propos tej Ligi Sprawiedliwości, czy jaka jest różnica między tym jego wersją, a tą kinową sprzed 4 lat, powiedział, że nie ma pojęcia, bo nigdy nie widział tamtej. Tak, to Christopher Nolan mu powiedział zresztą, żeby nie oglądał, broń Boże, tego dzieła. Tak, bo tam wiadomo, że były niezłe jaja, gdzie on zaczynał produkcję, potem kończył kto inny i w końcu stało się, jak się stało. A teraz, no właśnie, wydaje się, że tak samo jak Bautista, którego wziął na główną rolę, taki Zack Snyder chyba sobie tutaj mości miejsce w Netflixie i chce tutaj zasiąść na dłużej, a oni oczywiście dają mu wszystko, co chcą, więc tutaj spełnia rolę tak naprawdę prawie jak Robert Rodriguez w swoich pierwszych filmach, między innymi Vale Mariachi czy Desperadosie, czyli nawet podaje sobie ręczniki jako ręcznikowy. No, można powiedzieć, że rzeczywiście gniazdko to strasznie wygodne, można powiedzieć. Coraz więcej zresztą znanych postaci, czy to aktorów, czy reżyserów, idzie właśnie do Netflixa. Przede wszystkim do Netflixa, dlatego że tam jest kompletnie, ale to kompletnie wolna amerykanka, w sensie to, co chcą zrobić, to praktycznie dostają, przynajmniej tak się o tym mówi. A Zack Snyder dzisiejszym filmem tak naprawdę zatacza koło, bo to jest jego drugi film o zombie. Pierwszym również był remake George'a Romero. W 2004 roku zrobił Świt żywych trupów, oryginalnie z 78. I no cóż, oceny nie powalają tego filmu, bo na IMDb to jest tam 6 z hakiem, o ile, czy 6-0 w ogóle? A powalały, bo właśnie stąd nasz pomysł, żeby w ogóle zająć się tym działem, bo było jakieś 7,5 po pierwszych kilku dniach. Około 80% było na Rotten Tomatoes, więc wydawało się, że będziemy mieli takiego fajnego hiciora na mini recenzję, a tutaj się okazuje, że tak jak mówisz, już poniżej 70% na Rotten Tomatoes, równe 6,0 na IMDb i to pikuje tak, że no nie wiadomo, gdzie się zatrzyma. Ale na samym początku powiem tobie i wam, że ja mam z tym filmem wielki problem. I nie dlatego, że on mi się nie podoba, tylko że jestem chyba jedynym malkontentem, który tak naprawdę nie narzeka na jego długość. A jest to film, no co, dwugodzinny, czy ponad dwugodzinny. I bardzo wielu ludzi zarzuca temu obrazowi, że on zaczyna się niesamowicie, bo rzeczywiście początek, zaraz powiemy w ogóle, o czym jest ten film standardowo u nas w 5 minucie, natomiast no, mówi się, że po tym początku jakby to jest zupełnie inny film i ten hype jednak nabudowany spala na panewce. Ja powiem nawet inaczej, to jest taki tandem, czyli trailer, zapowiedzi, wszystko to cała szumna atmosfera wokół, to świeci dełka, te gwiazdy, które przyciągnął Netflix i Snyder i zabrał na przykład Jamesowi Gunnowi jego strzelbę właśnie, a propos, czyli samego przyjaciela jego, Dave'a Bautista, który, no, jak sam przyznał, skuszony tym, że od dawna chciał zagrać u Snydera, od dawna marzyło mu się zagrać w jakimś takim filmie właśnie akcji, ale jakąś postać troszeczkę głębszą, ukazującą jakąś dramaturgię, no i przede wszystkim główną rolę, bo jednak w tych Strażnikach Galaktyki to tam, przepraszam, w Justice League, czy gdzie on teraz miał zagrać, odrzucił?
Zaraz sprawdzimy to. Strażnicy Galaktyki, jak nic. To tam miał zagrać jednak drugoplanową rolę, więc nie dość, że taką samą jak poprzednią, to jeszcze drugoplanową i jak sam powiedział w wywiadzie, nawet go wspierał James Gunn, że zbudował go tak, jego karierę i życie, że jest właśnie w tym miejscu, że może sobie wybierać między takimi wielkimi produkcjami i cieszy się z tego i jakby go dopingował i wcale go tam nie przekreślił, no, jeśli chodzi o przyszłą współpracę, więc tak, zaczęło się od wielkiego boom, to potem jedna z najlepszych scen chyba otwarcia w historii przynajmniej. Jeszcze powiedzmy, o czym ten film jest, bo zaraz się rozpędzimy z recenzją. Nie, to tylko cały czas mówimy o tym początku, o tym hype'ie, tak? Okay. O tym, że się zaczyna jak właśnie jeden z, no chyba, naprawdę, jeżeli chodzi o kino superbohaterskie, to w ogóle nie mam porównania, ale nawet do innych, to nie wiem, jaki ostatnio powalił mnie wstęp do jakiego filmu, tak wystrzałowy, oczywiście efekciarski i tak dalej, kolorowy i CGI-owy i tak, i to wszystko tam, co tam tandetne i te tipsy i te sztuczne piersi i w ogóle. Tu przesadzam. No to akurat jest na plus wielki. Nawet potrójne D. Więc to wszystko grało, a potem właśnie mamy film, który właśnie się potem bardzo wolno smaży na tej patelni. Nie chcę jakoś dojść. Tak jest. To ten kotlecik. Jeśli potrzebujecie jakiejś rekomendacji, to obejrzyjcie sobie po prostu pierwszy kwadrans na pewno tego filmu, bo to on jest tylko dwukrotnie krótszy niż dzisiejszy odcinek nasz planowany. Natomiast jeśli chodzi o ten, o w ogóle chwilę nawiązując do Jamesa Gunna, to chyba tam właśnie nie doszło do rękoczynów, że mu podebrał gwiazdę Snyder, no bo Gunn przecież zrobił razem z Ten Świt Żywych Trupów z dzisiejszym reżyserem, bo tam napisał scenariusz do tego remake'u. Więc panowie, no może się nie ściskają na co dzień, ale na pewno tam jest komitywa. Natomiast mamy dzisiejszy film, mamy Las Vegas, okolice Las Vegas, mamy transport, który transportuje bardzo niebezpiecznego osobnika, niebezpieczne coś, nie wiadomo, oczywiście trailer wszystko pokazuje i nagle wszystko wymyka się pod kontroli i zombiaki... Niemożliwe. Opanowują, dokładnie, opanowują Las Vegas, czyli oryginalne Sin City, miasto grzechu, które staje się... No nie wiem, czy miejscem jeszcze większego grzechu, no bo tutaj wtedy już wolna Amerykanka jest i te etyczne i moralne granice się zacierają mocno, ale potem dochodzi tutaj element drugi w tym filmie, oprócz tego, że to jest film o zombie, to Patryku, to jest również taki współczesny film typu heist, czyli coś trzeba gdzieś obrabować, coś zdobyć, przedrzeć zdobyć się przez coś. Zdobyć hajs. Dokładnie. Tak, zdobyć hajs i nie dać sobie go wydrzeć i podstępnym lisom bronić go przed nimi. No nie wiem, czy one takie podstępne, bo... No nie, mówię teraz o towarzyszach podróży oczywiście. A, myślałem, że o zombie, no. Bo tam zawsze się takie trafiają niestety perełeczki. No tak. I właśnie, dodatkowo, jak to mówi Dave Batista, mamy do czynienia tutaj z tak naprawdę najważniejszą rzeczą w tym filmie, czyli odbudowywaniem relacji ojca z córką. No właśnie, i w tym momencie ten film dla mnie niestety, ale lekko już pikuje. Ale zanim do tego dojdziemy, bo trzeba trochę nachwalić ten film, bo nie ma tak, że sprzedamy połowie rzeczy i ludzie się rozejdą. Najpierw trzeba opakowanie. I powrócę do tych 15 pierwszych minut. To jest genialne z tego względu, że mamy przede wszystkim tak ekspozycję oczywiście i w ekspozycji mamy, tam się przejawia bardzo wielu bohaterów, którzy potem nam towarzyszą, czy którym towarzyszymy w trakcie filmu, ale Albo którzy nie towarzyszą, jak Elvis Presley. No właśnie, bo dochodzi po prostu, rzeczy się wymykają po raz kolejny spod kontroli w Las Vegas, natomiast tym razem się wymykają na dobre. I oczywiście tam dochodzi do starcia z wojskiem, to wszystko sobie można zobaczyć, natomiast jest to takie piękne połączenie tej popkulturowej papki a la Los Angeles, tego wszystkiego, co z jednej strony no, jest bardzo tanie, ale z drugiej strony ta taniość jest wyniesiona w Los Angeles do takiej ikonicznej postaci, że to się po prostu sprzedaje, a do tego, co mnie ujęło i radzę się wsłuchać tym, którzy radzą sobie z językiem angielskim bezproblemowo, to dla was to jest kolejna perełeczka w tym filmie, bo tam jest tyle niesamowitych nawiązań w piosence, która wybrzmiewa, do tego, co się też dzieje na ekranie, że to jest poezja smaku, tam na kilku poziomach jest ta rozrywka.
O tak, to jest naprawdę przepyszne i nawet mnie to złapało za serce, gardło, śmiejące się do ucha oko, bo naprawdę to był genialny poziom i do tego jeszcze te literki różowe, ta grafika, także w ogóle wszystko to pasuje, nie pasując do siebie. I właśnie jest ta muzyka trochę taka nieoczywista, a zamykając klamrą ten film, bo to też nie będzie spoiler, tylko że jeżeli kończymy film o zombie piosenką zombie, to Darku, może kontynuuj. No, bardzo sporo jest tutaj tego elementu i w zasadzie też na wielki plus, jeśli chodzi o takie jajowe sprawy, to jest tutaj dwójka comedic relief. Czyli mamy tutaj Matthiasa Schweighöfera, który gra tutaj Dietera, czyli niemiecki pierwiastek tej całej ekipy. I mamy amerykańską komediantkę Tig Notaro, która, co ciekawe, zastąpiła tutaj Chrisa D'Elia, który zagrał pilota helikoptera. Co ciekawe, Tig Notaro pojawiła się na planie już po tym, jak wszystkie sceny zostały nakręcone i kręcili ją zupełnie na green screenie, a w filmie wydaje się, że to była częścią tej ekipy od początku. I to zapewnia odpowiednią ilość humoru w tym filmie. No tylko, że pierwszy taki zarzut mój tutaj na kontrze, bo się pojawia motyw humoru, nie jest aż tak strasznie poważnie w tym filmie, żeby ten humor do końca spełniał swoją rolę. Nie wiem, jak ty to widzisz. No nie, no przecież te właśnie sceny na początku, w tym intrze, no po scenie, gdzie poznajemy bohaterów, też bardzo fajne przebitki, gdzie mamy tych naszych głównych, czy właśnie Scotta Warda, czy Marię Cruz, czy właśnie Venderone, te główne postaci, którzy są pokazywani w tych scenach, kiedy no, walczą z tymi zombiakami, kiedy tracą jakichś członków rodziny, stają się tymi właśnie niezwyciężonymi obrońcami ludzkości, z takich zwykłych bohaterów, zwykłych obywateli. I potem właśnie mamy to słynne już intro, o którym mówiliśmy już 20 razy i potem wchodzimy już w tą całą zawiłą fabułę, która naprawdę, naprawdę myślę, że ostatnio zresztą zauważyłem, że często powtarzam naprawdę, naprawdę, nie wiem, Darku, musisz mi zwrócić uwagę. Ja natomiast. Natomiast. Prawda. A kiedyś było aczkolwiek jeszcze. No, kontynuuj, proszę. Ale nie było przynajmniej około siebie. Kiedy mamy ten plan, który naprawdę się wydaje bardzo ciekawym planem. W sensie na fabułę filmu. Czyli mamy sobie pana, który jest Azjatą, pana, który jest bogatym Azjatą, pana, który jest bajecznie bogatym Azjatą, chociaż nie ma póki co na ekranie żadnej żony i tutaj miłosnej historii nie ma, i on sobie wymyśla, że w jakimś tam kasynie, w swoim czy nie swoim, już teraz nie będziemy spoilować, chociaż to i tak nic nie daje, nie pomaga, zostawił 500 milionów dolarów, które i tak otrzymał już pieniądze, ale chce je wykraść, bo prezydent w jakimś tam planie swojego stanowiska, czy w jakimś zapowiedzi chyba wyborczych przedstawił plan, że tych zombiaków, których udało się poskromić do tego, że zamknęli go otaczając trzema poziomami różnego rodzaju kontenerów i tam zamknąć wszystkich zombiaków w Las Vegas i jakąś kontrolowaną, super kontrolowaną mini bombę atomową zrzucić, żeby zniszczyć wszystko i w końcu, żeby Ameryka była wolna i wielka tak ponownie. I to wszystko dzieje się w jednym momencie tak naprawdę, bo tu jedni mają misję, wśród tych są też tacy, którzy mają jeszcze dodatkową misję, bo na przykład może trzeba kogoś uratować, jeszcze rozejrzeć się za kumplem, który zapuścił się na to mocno ciekawe terytorium, podobne do dzielnic w wielu polskich miastach, tylko właśnie w wersji zombie, natomiast gdzie się nie chodzi ani za dnia, ani w nocy, natomiast... No cóż, mamy do tego jeszcze znany Snyderowi sobie styl. Mamy bardzo dużo właśnie zbliżeń. To jest bardziej udramatycznione w warstwie wizualnej kino. Oprócz tego
używa też do tego nakręcenia specjalnych soczewek, które powodują, że po prostu wszystko się, czy wiele rzeczy się rozmywa. To jest, pamiętam, chyba nazywa się Senne Dream obiektyw. I też, to, że jeżeli widzieliście ostatnią Ligę Sprawiedliwości, to znacie, wiecie, jak ten człowiek, który w tym filmie jest też dyrektorem od zdjęć, o ile dobrze pamiętam, tak? Że to on był odpowiedzialny i rozrysował sobie to wszystko. Lubi niedokolorować niektóre rzeczy. Lubi po prostu sprawić, że jest taki... Z jednej strony jest to artystyczne bardzo kino, a z drugiej strony nie zapomina być kinem akcji. W teorii przynajmniej. Tak, właśnie. I to wszystko tak fajnie pomieszane. Zresztą jest takie, jak zwykle ostatnio dodaje Netflix, programy dokumentalne Making of, czy Splam, jak to tam właśnie zacietrzewiony ten Snyder pomaga aktorom w tym, żeby się jakoś tam ułożyli w każdej scenie. No generalnie robi wszystko, tak jak Tarek mówi, od zdjęć, po właśnie reżyserię, produkcję, oczywiście scenariusz, story, więc wszystko wymyślone. I ma to wszystko działać i naprawdę wydaje się, że no kurczę, jest znak Snyder. A propos, żeby tutaj małą erratę już w trakcie, żeby nie było przy komentarzach czy tych złośliwych mailach, spamach i telefonach z groźbami, że to oczywiście... To się ja i tam lubię. Rolę, którą odmówił Jamesa Gunna, to oczywiście w filmie Legion Samobójców The Suicide Squad, który w tym roku też wyjdzie. I więc wracając do filmu, no i mamy ekipę, którą sobie nasz szef Scott Ward zbiera i mamy tam przeróżne postacie. Oczywiście film skrojony pod Oscary, bo więcej chyba raz w Stanach nie ma, co w tej grupie, w tych trzech osób. Nie, żartuję, trzech. Nie, bo nie ma mieszańców, chociaż może są, nie zwróciłem uwagi, tak za bardzo nie patrzyłem, bo tam dużo światła i tak stoją czasami pod takim kątem, że nie widać. Nie, nie, żartuję, ale jest chyba 8 czy tam 9 osób i jest oczywiście latynoska, jest czarnoskóry, jest biały jak ściana Niemiec. No musimy mieć jednego, tak, wypadałoby, nie? Z akcentem oczywiście, który tam właśnie, tak jak Darek mówi, robi te wszystkie żartobliwe sceny i no mają ciekawą misję. Bardzo fajny, przechodzący jest żart, kiedy informuje się kolejnych rekrutujących, czy tych rekrutowanych, za jaką stawkę mają to kasyno obrabować. I to jest jeden z moich ulubionych akurat fragmentów. Tak, i wtedy jeszcze ten film, można powiedzieć, idzie do przodu, bo tutaj no, nie bylibyśmy szczerzy, gdybyśmy powiedzieli, że nie ma fajnych rzeczy w nim do wynalezienia czy do posłuchania sobie. Natomiast do tego momentu jeszcze ten scenariusz jest, w ogóle przez cały film jest on perfekcyjnie egzekwowany, w sensie jeśli chodzi o wzory, tak, o te hero's journey, o tę podróż bohatera, tak, którą musi przebyć, o te wszystkie elementy, że do tej strony, do tego czegoś musi się to zdarzyć, musi nasz bohater stracić wiarę, albo musi się coś zdarzyć, co po prostu pójdzie zupełnie w nieoczywistą stronę. Ale potem to przestaje działać z tego względu, że jakby... Ja nie wiem, czy ten film poważnie się traktuje, jeżeli można w ogóle o takiej rzeczy mówić. Wydaje mi się, że wielkim minusem a propos tych ciekawych postaci, bo nawet Thich Nhat Hanh fajnie tutaj rzuca te one-linery. Zresztą fajnie wygląda taka zblazowana pani pilot, która nie wiadomo o co jej chodzi. Z cygaretką, tak. Tak, z cygaretką jeszcze do tego. Dieter, no on troszeczkę jest za campy, ale chociaż to jest ten film, gdzie campy może być, w teorii. Więc jakby go toleruje, ale potem im dalej w las, tym okazuje się, że nie tak naprawdę nie za wiele nam wiadomo o bohaterach, że między ojcem i córką jest tam więź i wiemy dlaczego, co jest nie tak, ale nawet to moim zdaniem nie jest poprowadzone strasznie głęboko, a potem oczywiście w takich filmach to nie jest spoiler, że wiadomo, ludzie giną, więc i nasi bohaterowie też można powiedzieć, że no, jedzą tę ostatnią wieczerzę w pewien sposób przed tym, jak się akcja rozkręca, a potem, kiedy jedna czy druga osoba nam znika, nie czuje się, że coś mnie łapie za serce, a czuję, że powinno. Tak, tak. Wydaje się, że to jest nabudowywana taka też klaustrofobiczna trochę i taka
osamotniająca i taka kurcząca tą naszą grupę, która właściwie od tego naporu tych zombiaków robi się coraz mniejsza. Raz, że giną poszczególne osoby, a dwa, że właśnie zostają jeden wykiwany przez drugiego i to jakby tych konsekwencji trochę nie ma. Kto tam gdzie ginie, tak naprawdę śmieszą mnie też wybuchy, które są jak właśnie pół bomby atomowej, a bohater praktycznie tylko mruży oko i nawet nie dostaje jedną iskierką. Ale to nie chodzi o roz tego filmu, bo mówię, ten punkt wyjściowy jest bardzo fajny, tylko że potem się robi bardzo schematycznie. Tak jak mówisz, tak jest, miał być ten element dramatu podsycony tym żartem za jakiś czas, ale właśnie... Właśnie. Czy tu jest za mało dramatu, czy za mało żartu? A może jedno i to samo? One są na zbyt małym... wychyleniu, zbyt, tak? Igły. Tak. Na nie za dużym tych rozbieżnych biegunach. Myślę, że one są za blisko siebie. I to dlatego nie działa, bo tutaj oczywiście mówimy teraz o tym, że mamy sobie Marvela, a mamy DC, tak? Mm-hmm. I teraz te DC jest niby takie poważne, a Marvel jest taki śmieszny, śmieszkowaty. No a tutaj mamy właśnie to gdzieś tam próbowanie zbliżyć się do tego całego Marvela, można powiedzieć, ale to trochę tak nie wychodzi, no bo wiadomo, że Snyder to jest DC, tak? Więc on z tego korzenia wyrósł, więc on też próbuje troszeczkę do tego Marvela, chociaż mówi w wywiadach, że bardzo lubi, czytał komiksy, oglądał filmy i to strasznie jakby podziwia. To tylko praca. A to tylko praca, wiadomo, żeby tylko być na kontrze, żeby być w innej drużynie piłkarskiej. I niestety troszeczkę tutaj na tym polu właśnie tej mieszanki, która jest troszeczkę za mało zmieszana, traci ten film. I to, jak mógł szokować w fajny sposób, a czego nie robi. Chociaż są fajne pomysły, jak właśnie alfa, jak zombie, koń, zombie, tygrys. O. Tygrys to jest w ogóle nawiązanie do słynnego takiego wypadku, podobno w 2004 roku, kiedy tam duet miał te sztuczki z tygrysami, gdzie tam tygrys markował jakieś ataki i podobno się źle to skończyło w pewnym momencie i to jest takie właśnie Vegas, ten tygrys wszystkim od razu przychodzi w Stanach przynajmniej na myśl, ale masz rację, bo ten film tak można powiedzieć, że jak ma okazję, żeby gdzieś się wybić, to się tak zeruje trochę. Wspomniane przez ciebie zombie są tego świetnym przykładem, ponieważ właśnie z jednej strony mamy te nad zombiaki, tak? Czy no, tak mi się wydaje, że tak można o nich powiedzieć. Natomiast które są o wiele bardziej inteligentne, między którymi tak naprawdę, a ludźmi jest bardzo wiele, ale to wiele zbieżności. I to jest, a z drugiej strony mamy te momenty tych zombiaków, które są niby szybsze w tym, bo to też jest wielki plus tego filmu, że te zombie są troszeczkę jakby mniej, nie głupie, bo to nie jest to, ale mniej martwe. Że one jednak może są martwe, ale jednak gdzieś tam na setkę przez płotki to co drugi trenuje. I to widać w tym, jak się przemieszczają i atakują. I jak są posłuszni, też widać, że tam generalnie nie wylewają za kołnierz chłopaki, ale z drugiej strony oni się też stają przewidywalni. Na maksa. I ile razy mogę patrzeć, jak stara się zombiakowi strzelić w mózg, żeby go, można powiedzieć, rozładować. To przeszkadza, bo mówię, kurczę, z jednej strony macie tu hierarchię, właśnie macie kasyno, które nazywa się Olimp, macie tego Zeusa, czyli właśnie władcę terenów i potem powracamy do bezpiecznego środka. Dlaczego? No właśnie, bo chcemy być mało, chcemy być bezpieczni, chcemy być... Ale tam są zombie. Nie za bardzo wystający, no ale no jakby w tym świecie, w którym oczywiście przebywamy już i tutaj, nie wiem, może to było tak, że Zack dał pomysł zombie. Okej, zombie, ale takie mądre. No, wiesz. Ja powiem ci szczerze, że mój ten problem właśnie jest... No, kolor, ale niebieska. No tak, tak, ale to jest ten problem właśnie, co mówisz, że ma być bezpiecznie, natomiast no, wiadomo, że my musimy czuć to, co bohaterowie. Wtedy prawie wychodzi nijako, chociaż Batista mówi, że on właśnie lubi tak złapać za serce tego widza i tak właśnie tym dramatyzmem tak go przyspilić, a potem walczyć jako ten super bohater, no ale no tutaj kurczę, no nie działa, a ja naprawdę oglądałem ten film z taką nadzieją, bo to naprawdę jest dużo ciekawych momentów i
Jakby te szwy tak pękają w takich nieoczywistych miejscach i tak aż szkoda, no jak patrzeć, jak to się wszystko, ta piniada rozlatuje. No tak, to jest problem z tym, że wielki problem, że te postaci są bardzo jednak jednowymiarowe, że każda z nich ma jakiś tam bardzo ciekawy myk, coś bardzo charakterystycznego, natomiast potem to jest trochę takie, można powiedzieć, campy właśnie, sztampowe, czy ta francuska, która jest tym kojotem, przewodnikiem przez ten Zombieland, Zombie Vegas, czy Cats Zombie, ale też te jej takie stawianie się mężczyzną, pokazanie jaka to ona jest odważna, jak to nie można tutaj jej pluć, nie da sobie pluć w brodę, ale to wygląda takie właśnie stawianie się, takie pozerstwo niestety, tak to z ekranu tym zieje i właśnie tak jak mówię, że nawet to nie jest, kiedy jest źle, kiedy jest niebezpiecznie, to nie za bardzo ta dramaturgia wtedy jest budowana. I jak my jako widz po prostu, no to jest zimna ryba tak naprawdę z tego wychodzi. Bardzo szkoda, bo Dave Bautista to moim zdaniem jest chyba jedna, czy najlepsza jego rola w ogóle, jaką do tej pory widziałem u niego, bo on też jest płaski, ale w tej mieliźnie, no to nie mieliźnie, bo to nie jest poziom, ale w tym zakresie, w którym on gra, to naprawdę pokazuje, że tam jest niesamowity potencjał, a już jeśli chodzi o technikę aktorską, to są wyżyny. No tak, tak, te sceny dramatyczne faktycznie z takimi właśnie kumpelskimi, kiedy zbiera tą drużynę i też takie właśnie odpowiedzi na żarty czy reakcje na tych bohaterów, których potem spotyka, też są naprawdę porządne, prawdziwe i tutaj nie widać też właśnie tej sztuczności, ale potem właśnie, no kurczę, czegoś tam brakuje w tym filmie. Brakuje też właśnie troszeczkę wytłumaczenia tych relacji. Na końcu mamy to już takie kawa na ławę, o co chodzi, bo tam naprawdę, tak naprawdę z tą córką, z tą żoną. Trochę takie problemy wychodzą, czy jakby nieścisłości, jeśli chodzi o komunikację, dość nieoczywiste, ale takie trochę też prymitywne, nawet bym stwierdził, między nimi, w tym miejscu się przestali rozumieć i to jakoś sobie szybko wyjaśniałem i już jest oczywiście tkliwa scena i oczywiście potem wymyślanie jakichś wspólnych interesów i wzruszanie się, tak tato, zrobimy ten interes i tak dalej. No to w wielu filmach takie coś widzieliśmy i to naprawdę niczym tutaj nie odbiega od tych sztampowych takich właśnie produkcji. No oczywiście bez stąbiaków w tle, ale to za mało, żeby to wyniosło na poziom wyżej. Chociaż na przykład, żeby już teraz zbliżać się do końca, a jednak powiedzieć coś fajnego, to dla mnie już genialny był wybór tego zepsutego, tak jak mówiłeś Darku, Las Vegas, gdzie to możemy zobaczyć w jednym miejscu zamknięte zombiaki, które sobie stoją na wieży Eiffla, czy w tle jest piramida egipska, czy też mam oczywiście statuę wolności, bo te wszystkie miniatury oczywiście znajdują się w Las Vegas do dziś. Z tego słynie to miasto, między innymi oczywiście poza tymi kasynami, który jest głównym bohaterem tutaj. I to już te wszystkie scenografie, to jest też fajne. Te sceny też z tymi zombiakami w półmroku też nadają takiego klimatycznego, klaustrofobicznego elementu, który gdzieś tam na jakimś etapie działa, ale już wtedy nasze myśli już są skierowane gdzie indziej. Już byśmy chcieli się z tymi bohaterami bardziej połączyć, a oni dalej nam dają takie impulsy, które trochę odbiegają od tego zaangażowania tak naprawdę w fabułę i sceny. Tak jest. No, Zackowi Snyderowi, przepraszam, rzeczywiście wyszedł tu film środka, w takim właśnie sensie, że jest to film zabezpieczny na to, co mógłby osiągnąć reżyser, gdyby się do tego inaczej po prostu przyłożył, to inaczej do tego podszedł, bo nawet ta druga rzecz, na której zasadza się oś scenariusza, no, heist przecież, czyli ta kasa z sejfu w kasynie, no to nie jest poboczny jakiś tam wątek, przecież to jest to, co sprawia, że nasi bohaterowie ruszają tam w ogóle. I jakby to też jest po macoszemu traktowane mocno. I nawet te powódki były bardzo przekonujące, więc naprawdę tak, ten tak, początek tak dawał nadzieję na coś naprawdę dużego. A potem nagle okazuje się, że... A potem po przeskoczeniu przez, kurczę, nie wiem, pierwszy,
pierwszy z lewej zielony kontener Evergreena. Już po prostu wszystko blednie. Tak, potem jest zabezpiecznie i raz, że dotarcie do sejfu nie budzi takich emocji, jakie powinno, to dwa, też żeby wydostać się stamtąd. Oczywiście to będzie okupione jak w każdym z takich filmów jakimiś stratami, jakimiś kosztami, których nie będzie można sobie wliczyć w koszta. Natomiast, Patryku, jakbyś podsumował ten film, tak pokrótce wystawił ocenę od 0 do 15? No ja mu daję takie trochę na wyrost 10, bo jednak przykuł moją uwagę na początku. Wiadomo, że potem troszeczkę już końcówka taka na siłę, bo jednak 2,5 godziny film i jakkolwiek nie, że mi się nudziło, co widziałem ten potencjał, który tam mógł być wykorzystany przez ten długi czas, bo widać były zalążki pomysłów, które się jakby nie rozwinęły ostatecznie. Ale właśnie przez wybór scenografii, miejsca, przez tą taki pomysł właśnie wyjściowy, nawet te Alpha Zombie jakiś tam miał taki urok swój, w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć inteligentny. Każda potwora. Mistrzostwo protetyki. Więc tak, to wszystko przerażająco wyglądało i te wszystkie śliny i krew lecąca. Gore też jest naprawdę tutaj. Tak, to wszystko. Na wysokim poziomie. Tak, i też są takie sceny właśnie z Rodriguez'a, mocno krwawe i Tarantino, ale no niestety to wszystko jednak na jakimś poziomie tam w moim serduszku osiada tak leniwie i szybko z niego spływa i nie mogę polecić, chociaż wiem, że fani tego typu filmów, myślę, że mają dużą wartość dodaną do tego, co ja obserwuję w takich filmach na co dzień, gdzie zamykają mi się już wszystkie klapki po 5-10 minutach, ja już mam dosyć. No to ten film trzymał mnie dłużej, a z racji tego, że mieliśmy zrobić tą recenzję, to obejrzałem go całego, ale to też nie jest tak, że ktoś mi tam pistoletem trzymał przy tym telewizorze. Tak jest. Ja tylko dodam do tego, że poza pierwszą sceną tak naprawdę przez większość filmu, przez całą resztę prawie, że widz jest, no niestety, ale krok przed reżyserem, więc nadal można to wszystko podziwiać, o czym Patryk mówił, ale dla mnie tylko podziwiać i potem to już też podziwianie, tak jak mieszkanie w Nowym Jorku po jakimś czasie, no to co, mieszkam w Nowym Jorku. Już nie jest wielkie halo. No i w warstwie fabularnej właśnie niby perfekcyjny, ale podąża za starym, niby sprawdzonym, dobrym schematem, ale jednak wytartym. Problem w tym, że tkwi za długo i za neutralnie właśnie w tym środeczku. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy serdecznie, oczywiście polecamy się. Prosimy o lajki, o subskrypcję. Jeżeli chcecie komuś powiedzieć, że jest taki podcast, wideoblog, gdzie ktoś tam o filmach rozmawia i znacie kogoś takiego, to oczywiście też to będzie wskazane. Tak jest. Zapraszam też na kolejne odcinki i te poprzednie, bo już ten wideoblog łamany na podcast od jakiegoś czasu wychodzi, także mam nadzieję, że będziecie z nami na dłużej, że wam się to podoba i zapraszam do interakcji na nasze strony Facebook, Instagram, Twitter, tam alias TMF Podcast, tmfpodcast.com nasza strona domowa, także wszędzie tam możecie się z nami kontaktować, pisać, coś sugerować, hejtować, jak bardzo chcecie. Także to tylko do strony Patryka. O. Tak jest. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Pa, pa.